Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie i serdeczne przywitanie tutaj dla was widzowie, ponieważ wróciłem z moich wakacji. Wy nie wiedzieliście, że ja gdzieś byłem, a ja wam powiem, że na Instagramie troszkę wrzucałem, niewiele, ale coś tam powrzucałem. Byłem na wyjeździe, byłem u babci, rodzinę odwiedzić, prawda, posiedzieć z nimi, porozmawiać, poodpoczywać, troszkę tak się zresetować, więc były filmy tutaj na kanale przez cały czas, na plusie niestety filmów nie było, ale spokojnie, na plusa wracamy. Teraz mam zupełnie inną i nową energię, jestem wypoczęty, więc możemy cokolwiek tutaj działać, aczkolwiek jestem wypoczęty tak, to jest... Nie wiem, czy to jest wypoczęcie, w sensie, bo ja ogólnie fizycznie jestem mega zmęczony po tym wyjeździe, ale tak psychicznie odpocząłem, to jest najważniejsze. Więc w szczególności jak wracałem do domu, widzowie, zepsuł mi się pociąg w Łodzi i w Łodzi miałem przesiadkę, no po prostu tragedia to jest jakaś i ja już mam dosyć serdecznie tej podróży, wróciłem w środku nocy do domu, no ale nieważne. Dobra, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku, bo pewnie was to bardzo interesuje, co dzisiaj tutaj się wydarzy na Palionowie, już wam pokazuję, wchodzę tutaj do domku, ponieważ przygotowałem sobie tutaj pewną rzecz. Jest tutaj taka skrzynka. Nie wiem, czy już mówiłem o tym, co ja chcę zbudować, ale mam przygotowane te pewne rzeczy, które chciałbym zrobić. Wydaje mi się, że już o tym mówiłem na odcinku jakimś z Milki. Milki aktualnie jest w Stanach Zjednoczonych, więc niestety, ale no, że tak to ujmę, nie ponagrywam z nią w najbliższym czasie, póki nie wróci, ale jak wróci, to spokojnie, wrócimy do nagrywania wspólnego. Ja w tym czasie muszę załatwić coś sam, ponieważ, no jak wiecie, sporo się działo, że tak powiem, tutaj w związku ze SpongeBobem i między innymi zrobiliśmy u niego tajną bazę, ale ja chciałbym zrobić jeszcze jedną tajną bazę na Bikini Dolnym i chciałbym, żeby ona była właśnie w tym statku. Wam już to chyba mówiłem. Tak mi się wydaje, że chciałem... Coś tak mega stukło u mnie w domu. Ale chyba wszyscy żyją. Dobra, nieważne. Chciałbym zrobić tutaj zejście na dół i zrobić taką jakby bazę pod całym tym statkiem. Wiecie, o co chodzi. Takie... Nie wiem, jak to nazwać. No taką... No, znaczy inaczej, nie będziemy tego dzisiaj budować chyba, bo to strasznie długo czasu zajmie. Ja chciałem tutaj tylko przynieść sobie te itemy, ponieważ chciałbym tylko wam powiedzieć, że takie coś chcę robić. Chcę tutaj przynieść te itemy, żeby one tutaj były i już sobie czekały, ponieważ chcę tutaj zbudować to. Ale nie będziemy tego dzisiaj budować, bo wczoraj robiliśmy tajną bazę w domku SpongeBoba, więc nie ma sensu totalnie dzisiaj tego robić i nie ma sensu jakkolwiek dzisiaj robić kolejnej tajnej bazy. Ja chciałbym dzisiaj włamać się do domu SpongeBoba. To jest cel na dzisiejszy odcinek, ponieważ nie ma go na serwerze. Jestem sam w tym momencie, więc mogę się czuć swobodnie. A wydaje mi się, że możemy znaleźć tam ciekawe rzeczy, których jeszcze nie odkryliśmy, które, nie wiem, poszukać jakichś ukrytych skrzynek, o, na przykład od SpongeBoba, czy coś takiego. Chciałbym właśnie to dzisiaj zrobić i dowiedzieć się tak naprawdę, co on tam ukrywa, bo możliwe, że jest tam coś więcej i może są jakieś ciekawe rzeczy. Więc ja w tym momencie wchodzę do środka i zaczynamy eksplorowanie, zaczynamy szukanie jakichś, że tak powiem, informacji. Mamy tutaj, są jakieś wiadomości, są jakieś książki. SpongeBob wybiera osobę, z którą stoczy pojedynek na gołe pięści. Dobra, czyli to nic takiego. Siema, jestem kolegą SpongeBoba. Jeśli chcecie mnie tu dodać, to przygotujcie mi dużo jedzenia. Zjem wszystko. Przygotuję dużo jedzenia. Dobra, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, o co chodzi. Dobra, mega dziwne, dajcie mi znać w komentarzu, o co z tym chodzi, bo ja nie wiem. List od, dla gąbki, a to jest od Milki, to nie. Dobra, musimy szukać jakichś... Ja bym chciał poszukać jakichś ukrytych skrzynek, bo na bank ma. Na bank ma SpongeBob jakieś ukryte skrzynki. No nie wierzę w to, że nie ma. Wiecie, o co chodzi. Na bank musi coś tutaj być. Tutaj nic nie ma. Tylko pytanie, gdzie? Pytanie, gdzie by mogłaby być taka ukryta? Tak naprawdę wszędzie by mogła być. Tak pod podłogą nawet. To trzeba było wszystko skopać i się dowiedzieć. Ale to nie, no tak bez sensu. To będą strategiczne punkty. To będą takie, wiecie, strategiczne punkty, jak na przykład, nie wiem, tutaj narożnik jakiś. O kurczę, tutaj jest strasznie szybką łopatę mam. Tutaj na przykład. Tutaj też nie, dobra, okej, okay, dobra, tutaj nic nie ma. Zobaczmy tutaj pod... Aha, dobra, nie, bo tutaj jest przejście, dobra, ja wiem, co tutaj jest. Okej, okay, to tutaj też nie, tutaj też nic nie ma. Dobra, wydaje mi się, że... no nie no, pod łóżkiem też nie będzie miał. Tutaj? Czy chcę sprawdzać ten tunel? Kurczę, wydaje mi się, że w tym tunelu nic nie ma, bo już przez niego raz przechodziłem. Ale możemy przejść później. Gacek! We ty mi powiedz, gdzie on ma ukryte skrzynki. Powiedz mi... Miał? No dobra. Okej, czyli miał tu jakieś skrzynki, dobra. No to będzie trzeba poszukać. Dobra, rozwalmy tu. Tu nic nie ma. To jest w ogóle jakieś dziwne pomieszczenie, nie wiem co, o co tu chodzi z tym pomieszczeniem. Ale dobra, wyjdźmy stąd, tutaj nic nie ma. Pójdźmy na górę, pójdźmy na górę. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś nie ma przypadkiem. Wiem, w bibliotece trzeba poszukać. Biblioteka to jest taka rzecz, gdzie tu na bank coś może być. No tu już są nawet skrzynki, dobra. Jest książka od Palionowy. Pewnego dnia przyszedł do SpongeBoba kretyn Palion i zaczął kręcić film o życiu SpongeBoba. O tym filmie SpongeBoba postanowił odnaleźć swojego przyjaciela. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Tutaj totalnie nie wiem, co to jest. Nie wiem, dobra, szukajmy innych rzeczy. To nie jest to. Tam na górze nie ma żadnych skrzynek, chyba że będą jakieś poukrywane. Mogą być jakieś poukrywane skrzynki. To jest fakt, że mogą być jakieś skrzynki ukryte. Dobra, tu. Dobra, udało mi się tu przedostać. Jest świetnie. Jest świetnie. Tu jest jakaś drabina. Czy ona coś by sugerowała? O kurde, ja nie mam Silk Toucha na tym?
Ojojoj. 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 Mamy big problem. Big problem w tym momencie jest. Dobra, musimy zrobić tak. Kurczę, to tak nie. Dobra, tak. O kurde, o nie. Dobra, czekajcie. Wow! Dobra, mamy taktyczny problem, widzowie. Tak, dobra, wiem co zrobić. Dobra, uwaga. Ło, dobra, prawie zginąłem. Ale spoko, wiem co robić. Jestem sam na serwerze, spokojnie, totalny chill. Mamy czas, nie trzeba się martwić. Gacek, weź, jak co, mnie tu nie było, nie? Żebyś nie wydał mnie przypadkiem. Dobra, tutaj i robimy tak. Uwaga, zróbmy, no ma jakieś drewno. Proszę, o kurde, fajerwerki, się wystraszyłem tej fajerwerki. On nie ma żadnego drewna? Dobra, wiecie, to szybka akcja, podlecę do tego statku, bo ja tutaj przecież odłożyłem masę drewna. To zróbmy na biblioteczkę i muszę wiedzieć, że nie mogę na razie biblioteczek rozwalać, bo to jest bardzo złudne. Zróbmy je na biblioteczkę. Wróćmy z powrotem, wlećmy od góry, będzie łatwiej i szybciej. I Gacek nie będzie wiedział, że jesteśmy, bo on teraz myśli, że wyszliśmy. Więc możemy spokojnie wchodzić do góry i on nie wie o nas. Dobra, schodzimy tu i idziemy do biblioteki naprawić to, co zepsuliśmy, bo nie możemy tego tak zostawić. Patrzcie, jak to wygląda. Widzicie? No, rzuca się w oczy mega. Dobra, stawiamy tutaj to. To otwieramy, przechodzimy tu. Zamykamy to. Tu nie było. O nie, ja znowu... Ale dobra, rozwalę tę łopatę, bo na łopacie mam silk toucha. Dobra, jest git. I teraz tak, co tutaj było? Co tutaj... Kurczę, blokuje mnie to. Jak to wygląda? Tu... Aha, to jest drewno po prostu do góry. Tu powinno być. Dobra, już wiem. Nie, no nie wytrzymam. Dobra, postawmy tak. No i brakło mi tego drewna. Dobra, jeszcze raz schodzimy po niego. Bierzemy go i teraz na górę. Jeszcze raz, muszę zrobić tutaj taki parkour. Parkour! O, nie udało mi się. Dobra, teraz tu. Dobra, jest git. Dobra, tu odkładamy to. Aha, tu było to i wyżej to już były te. O, tak. Ło, to coś postawiłem. O kurczę, Yeti dołączył na serwer. O kurde, dobra, czekajcie. Teraz ta, na shifcie, żeby mnie nie zauważył. Ja nie wiem, gdzie on jest totalnie. Dobra, jest problem. Skoro Yeti dołączył na serwer, to znaczy, że on może tutaj chcieć przyjść. Musimy się schować, musimy się skitrać. Ja nie mam podki na niewidzialność. Dlaczego się tak nie przygotowałem do tego? Dobra, wychodzimy górą. Nie ma sensu tutaj siedzieć. Czekajcie, wyjdźmy górą. To nie tu. Ale tu też może być jakieś poukrywane rzeczy. Dobra, TNT, diamentowy kilof, czyli po prostu rzeczy od SpongeBoba. Tutaj jakaś płyta, music disk i tu, dobra, czyli to też nic związanego, nic jakaś, żadna tajemnica, której szukamy. W tym nic nie ma, dobra, tu nic nie ma, skrzynki na suficie nie ma. Tu są skrzynki jakieś, ale dobra, my szukamy ukrytych skrzynek, a nie po prostu skrzynek, dobra. Gdzie by mogła być taka ukryta skrzynka? Ja mam wrażenie, że już przejrzałem wszystko, serio. No nie wiem, no może być tu ewentualnie jeszcze pod... Ale nie wiem, czy mi się chce to całe przekopywać. No nie, no to niemożliwe, żeby tutaj coś było. Nie, no ja to tak przekopię i nie mam żadnych, jakby to powiedzieć, jak to się nazywa, przypuszczeń, gdzie może być tutaj jakakolwiek, że tak powiem, ukryta skrzynka. Jedyne co wiem, to że Yeti jest tam na dole, okej, dobra. Dobra, mamy lipę w tym momencie, wiecie co, ja robię tak. Po cichu, lądujemy tu. Dobra, wylądujmy tu i obserwujmy to z zewnątrz, co się dzieje. Czy Yeti stamtąd wychodzi, czy nie wychodzi, jak to wygląda? Okej, jest przed domkiem SpongeBoba, okej. Dobra, on coś tam buduje, dobra, wiecie co? Chyba coś rozwali, pewnie mu creeper wybuchnął. Dobra, ja w takim razie... chwilowo, póki on tam jest i coś tam buduje, to my nie możemy tam za bardzo wchodzić teraz. To zajmijmy się tym... Nie wiem, czy ja chcę robić tą bazę dzisiaj. Nie, wydaje mi się, że bazę zrobię na innym odcinku, bo ona musi być bardziej przemyślana. I co ja mam teraz zrobić, jak on tam jest? No nie, no... Rozwalił? Nie, stoi tam dalej. Się zastanawia, jak to było, czy co? No nie, no błagam, ja muszę tam wejść. Nie, coś... Tam ewidentnie mu creeper wysadził się tam chyba. Ja nie słyszałem tego. Ale siedzi tam. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Robimy tak. Lecimy po płotkę na niewidzialność. Do mnie na chatę. Uwaga, tu. Bierzemy fajerwerki. Dobra, tu szybki lot. Po cichu, jak najniżej ziemi, żeby mnie radary nie znalazły żadne. Dobra, lecimy po potę na niewidzialność. Jak będziemy mieli potę na niewidzialność, to sobie tam polecimy na niewidce. W ten sposób będziemy, że tak powiem, w miarę kryci. Nikt nie może wiedzieć, że ja tam jestem, wiecie, no bo ja tam jestem tak nielegalnie. Włamuję się, jak nie ma smażowa na chacie, to tak nie powinno być w ogóle. Dobra, ja potkę na niewidzialność będę miał w tym. W laboratorium, więc lecimy do laboratorium i zobaczymy, że tam coś się kryje. Mam nadzieję, że... Czemu tu mnie blokuje? Co tu się dzieje? Ej, tu jest jakiś... Kiedyś mnie nie blokowało tu, a teraz mnie zaczęło blokować. Nie rozumiem tego totalnie. No i tu też, na tym zakręcie.
Dobra, nie podoba mi się to. A jak wraca, to wraca normalnie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Dobra, idziemy na górę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Niech tu jest jakaś podkara niewidzialność. Tu nie ma, a tu? Nie mamy, będzie trzeba zrobić. Dobra, no nie wiem, czy mi się... Dobra, zróbmy podkę. Okej, okay, do podki na niewidzialność potrzebujemy tak. 3 butelki wody, potrzebujemy to. Dobra, dajmy to już do środka, żeby to już się tu robiło. Tak to musi być zrobione. I potem, z tego co wiem, musimy drugi raz zrobić to oko. I chyba tyle, jak mi się wydaje. I możemy to wzmocnić jeszcze redstone'em. Dobra, to tak zróbmy. Pytanie, czy się uda, czy dobrze pamiętam, bo już tyle potek zrobiłem, że już powoli mi się, że tak powiem, mózg... Wiersi mi mózg i nie wiem, czy ja dobrze myślę, ale dobra, mamy tak, Night Vision. Nie, ajajaj, to nie tak się robi Night Vision, dobra. Zwaliłem, okej, okay, dobra, to jest na weaknessa, dobra, pomyliłem se, dobra. Ale przypał. Dobra, jeszcze raz, musimy tak, potrzebujemy to, w ten sposób mamy Night Vision i później potrzebujemy to, dobra, jest git. I teraz tak, bierzemy jeszcze raz 3 butelki wody, stawiamy je tutaj, 1, 2, 3, najpierw musimy to wyklarować. Później dajemy marchewkę złotą, w ten sposób mamy Night Vision i później robimy niewidzialności przez sfermentowane oko pająka. Tak to się robi, jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że tak. Jestem prawie, że pewien. Jeżeli tu się zrobi Night Vision teraz, to spoko. To wiem, jak zrobić. Dobra, to jest ta oczyszczona, teraz będzie trzeba, dobra, no trochę to czas zajmuje, dobra, nie wiem, gdzie jest ten Yeti, on tam gdzieś siedzi, dobra, musimy te podki mieć koniecznie, muszę ich zrobić więcej w ogóle tak, żeby je mieć na odcinki, a nie, że później kraftuję na odcinku. Mamy weaknessa, mamy regenerację, mamy siłę, więc to fajne są nawet podki, potrzebujemy więcej, o, patrzcie, mam taktyczne zabranie, o, dobra, zrobiło mi się to tu, mamy Night Vision, dobra, no więc chill, więc teraz się zrobi nam to, co mamy mieć i jest git. I jest git, jest majonez. Dobra, robimy tak. Patrzcie, co teraz robię. Stawiam tak, daję tu wodę i to jest nieskończone źródło wody. Ale gdybym to włożył do tego, to by nie było nieskończone. To jest takie śmieszne dosyć. Ktoś tam mega wierci u mnie na podwórku. Mam nadzieję, że tego w ogóle nie słychać. Dobra, zobaczmy, jak to idzie. Czy się udało? Mamy invisible, dobra, wzmocnijmy to i mamy kolejne 3 podki. To nam wystarczy, dobra, czyli dobrze pamiętałem. Zbierzmy to, chociaż tego to już mam tak dużo, że już tego nie trzeba zbierać. Ale jak już to widzę, nie mam co tutaj, że tak powiem, zrobić, to zbierzmy, dobra, tutaj, odłóżmy to tutaj. Mamy tego, no tego mamy masę totalnie, dobra. I uwaga, kończy się Invisible na 6, na 8 minut, dobra, mamy Invisible, dobra, odłóżmy tutaj te dwie, bo nam niepotrzebne aż tyle. I lecimy jeszcze raz tam, bo kurczę, wydaje mi się, że za mało zwiedziłem. Wydaje mi się, że jeszcze coś tam może być, co nam się przyda. Teraz pytanie, czy tam dalej jest Yeti przy wejściu. Wlećmy tu na górę, jest tam przy wejściu, dobra. Musimy zrobić w takim razie tak, ląduję tutaj koło tego statku i pijemy tą potkę, pijemy tutaj w tym miejscu. Dobra, pijemy potę, ściągamy wszystko, co mam na sobie, bierzemy tak, żeby mieć pustą rękę i lecimy tam, lecimy. I wejdźmy do środka i włammy się, zobaczmy jeszcze raz, jeszcze tam jakieś przeszukanie. Tylko on tutaj, on chyba w ogóle siedzi i nic nie robi w tym momencie, tak mi się wydaje. Wiesz co, wejdę od tyłu, bo tutaj mógłby usłyszeć drzwi. Ale jak teraz jestem na niewidzialności, to jesteśmy, że tak powiem, chronieni. Dobra, wchodzimy do środka, jesteśmy w środku, słyszę jakiegoś moba tu. I Gacek tutaj miałczy, Gacek. Dobra, pytanie, gdzie może SpongeBob ukryć najcenniejsze rzeczy, jakie ma? Nie wiem, szczerze. Poza green screenem, nie no, za green screenem na pewno nie. Fotelu? Dobra, sprawdźmy w fotelu. O kurde! Przepis na krabo burgery, co jest grane? Biorę to. O kurde, mamy przepis na kraboburgery. Sprawdźmy, jaki jest przepis. Czekajcie, wejdźmy gdzieś tak, żebyśmy byli bezpieczni w miarę. Dobra, tu załóżmy. Dobra. Ej, nie mogę otworzyć tego! Czy mam laga? Ej, nie mogę! Nie mogę otworzyć... Czekajcie. Nie no, mogę naciągnąć łuk normalnie. To dlaczego nie mogę otworzyć książki? Ej, co jest grany? Ten przepis jest jakoś zabezpieczony. Nie mogę go otworzyć, dobra, czekajcie, wyjdźmy stąd. I tak to zabieram, bo wiecie, to jest zbyt... Co to kurde jest? Ja tego tu nie było! O nie, to wiem, co to jest, o nie, ja oglądałem SpongeBoba. Ej, dobra, to tam była książka o jakimś jego kumplu w ogóle. Czy... Dobra, nie, jeżeli jest Patryk na serwerze, to ja się...
Dobra, nieważne, dajcie mi znać w komentarzach. Ja wracam z plotem na chatę, ukradłem to, co miałem ukryć, co znalazłem, więc jest git. Podka nam się na długo nie przydała, ale załóżmy sobie tą elytrę i polećmy na chatę. Jeszcze raz, dobra, czemu nie mogę tego otworzyć? Ej, co jest grane? Dobra, widzowie, nie wiem totalnie, o co chodzi. Nie mogę otworzyć w ogóle książki z przepisem tajnym na kraboburgery, ale mamy tą książkę, więc wiecie co? Ja ją chowam ogólnie tutaj do mojego Ender Chesta. Niech ona sobie tutaj siedzi, wiecie, tak jak również pozdrowienia. O, co to jest w ogóle za książka? No to mogę otworzyć. Dobra, tamta jest zabezpieczona jakoś. Witajcie. Dobra, to jest do spalenia ogólnie. U Lucyfera to już nie ma, więc żegnamy, dobra. I to jest przyznanie działki, to zostaje i tutaj chleb możemy sobie zabrać. I mamy przepis na kraboburgery, dobra. Ej, udało nam się to zdobyć, mega dobrze. Dobra, widzowie, no więc co, ja w tym momencie kończę odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, dalej jestem na niewidzialności. Ale trudno, już nie będę tego wykorzystywać, bo jeszcze 5 minut to już mega długo. Ja nie wiem, co mam teraz z tym zrobić. Dajcie mi znać, jak odczytać można tą książkę i może się dowiemy, jaki jest przepis na kraboburgery. Fajnie by było, no a w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie, trzymajcie się, pozdro, elo.